Poznań, przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie Term Maltańskich. Także tutaj aura iście zimowa, a my zaraz skakujemy. A my będziemy się boczyć i moczyć, jak to, co para wodna lubi najbardziej. Och, i kawkę też lubimy, także zaczynamy dzień od kawy i śmigamy na term. Przyjechaliśmy na miejsce i się rozglądamy, bo szczerze tutaj tej części Poznania nie znamy. Tam jest stok narciarski tak w ogóle, a ta duża biała powierzchnia to nie jest lodowisko. Być może aktualnie trochę jest, ale to jest jeziorko. Tam już widać zjeżdżalnie, będziemy szaleć, ale zaczynamy dzisiaj od saunowania. Zwiedziliśmy przepiękną strefę saun, a teraz zaczynamy seans saunamistrzem. Pierwszy raz nie byliśmy nigdy na takiej ceremonii, także bardzo, bardzo nam się podoba tutaj w ogóle wnętrze i w ogóle same nowości dla nas. Nowy świat do odkrycia. Właśnie trwają przygotowania do seansu i już się zaczynają unosić przepiękne zapachy. Jesteśmy po seansie, mega fajne doświadczenie, szczególnie, że wyszliśmy prosto na coś pięknego. Jeszcze seans w stylu nordyckim był także taki mega, mega fajny, spirytualny. Moja dusza wikinga. Tak, dusze wikingów nasze się odezwały, a teraz pada śnieg, więc tym bardziej. Po saunie czas na relaks, znaczy sauna też była relaksem, ale teraz czas wyrównać temperaturę, chwilę sobie posiedzieliśmy, wypiliśmy pyszny soczek grejpfrutowy, a teraz wyczymy się w jacuzzi. Byliśmy też w takiej łaźni, której sama w sobie jest taką sauną, w której jest jacuzzi w środku. O, teraz po prostu rozpuścimy się do dzisiaj. Teraz korzystamy już ze strefy basenowej i jesteśmy właśnie na zewnątrz. Temperatury mocno minusowe, więc wszystko pięknie tutaj paruje. I jakbyście tak sobie bliżali z basenu, to zobaczycie stok narciarski i rafcia i jezioro. Jest przepięknie. Idealny sposób na zimowy relaks. Termy i sauny. Odwiedziliśmy Poznań na zaproszenie Term Maltańskich. Cały poranek spędziliśmy w świecie saun. Jest ich tutaj aż kilkanaście rodzajów. Mieliśmy też okazję wziąć udział w takiej specjalnej ceremonii, niezwykle aromatycznej, przy świetnej muzyce i w śnieżnej atmosferze. Później wskoczyliśmy do basenów. Skorzystaliśmy też ze strefy zewnętrznej, gdzie wszystko przepięknie parowało. Był widok na stok narciarski, na jezioro. Było naprawdę wyjątkowo. Wymoczyliśmy się, zrelaksowaliśmy i jako para wodna bardzo polecamy wizytę na Termach Maltańskich. Dajcie znać, czy Wy już tutaj byliście. Posiedliśmy się i robimy sobie spacer na raty. Przeszliśmy kawałeczek przepiękną ulicą tutaj w stronę już starego rynku znowu, ale zrobiliśmy sobie przerwę na kawkę. Musimy się dogrzać, nabrać mocy, bo nieźle nas wypłukało. Wyczłapaliśmy się na okrążenie numer 2, oczywiście wokół poznańskiego rynku. Dobra! Trzeba sobie życie urozmaicać, tak. My generalnie się troszeczkę dzisiaj już oszczędzamy, bo jutro mamy wielkie, ambitne plany. Swoją drogą kolejny wyjazd do zupełnie innego miasta i zupełnie innym kierunku. Jutro ruszamy do Katowic i będzie się bardzo dużo działo. Także dzisiaj już taki relaksik na rozchodzenie. Oj tak, intensywnie. Ale dzisiaj naprawdę mega, mega fajnie, mega aktywnie. Od rana tak relaksująco, ale sauna jednak też trochę energii wyciąga razem ze wszystkimi toksynami. Ale sporo pływaliśmy też. Tak. Później parę ładnych godzin zostaliśmy. Także czadzior. Wcześniej jeszcze nigdy nie byliśmy na Termach Maltańskich. No i bardzo nam się podobało. Super. Poznań przepiękny, nawet mimo dzisiejszej aury, bo znowu pada, ale tym razem już nie śnieg, tylko tak, no gdzieniegdzie śnieg też jest, ale jednak przeważająca część deszczu. Także tak się tutaj skuliliśmy, chowamy głowę trochę jak takie żółwie i się rozglądamy i podziwiamy piękne kamieniczki. Wtedy, gdy zdążyłam powiedzieć, że pada nie śnieg, zaczęło tak sypać, ale to tak sypać, że dosłownie my z siebie musieliśmy śnieg zsypywać, jak dotarliśmy do galerii. Jesteśmy w Avenidzie, to jest tuż obok dworca głównego i mamy tego skandynawski napój. Dzięki. Zapożuję, to zdrowo podobno. Dogrzewamy się, bo no zima wróciła. I cóż, powoli dostałam guździkiem.
Powoli kończymy naszą poznańską przygodę dzisiejszą, ponieważ, gdyż już czas. Najwyższy. My chyba zamiast do pociągu wsiądziemy do śpiewu. Pa, Poznań!